Krystyna Jedykowska, kapitan Myślenia Polski Juniorek z roku ubiegłego i... Dziękujemy bardzo. To była Agata Pietrzyk ze Szczecinka.
Dziękuję bardzo, brata Julia Przyborska, WKS Orkruszyn Krajeński. A tak jest, proszę Państwa, a przed nami z numerem pierwszym Justyna Jednikowska, Black and White, Ostrowiec Świętokrzyski. Z numerem drugim Aneta Rudzka, Dalszburg Szczecinek. Z numerem trzecim Agata Pietrzyk, Dalszburg Szczecinek. I z numerem czwartym Beata Julia Przyborska, WKS Orkruszyn Krajeński. Wszystkie jeszcze juniorki, niektóre mają już na koncie medale Mistrzostw Europy i Świata juniorek. Postawa przodem. Dziękuję. W prawo zwrot, postawa bokiem. Dziękuję. W prawo zwrot, postawa tyłem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa przodem. Dziękuję. Zmiana kolejności ustawienia zawodniczego i ponownie będą wykonane 4 zwroty, żeby sędziowie mieli więcej czasu. Na miejsce czwarte zajęła tym razem zawodniczka z numerem 2, Aneta Rudzka, klub Dalszburg Szczecinek. Medal brązowy, miejsce trzecie wywalczyła zawodniczka z numerem 3, Agata Pietrzyk, Dalszburg Szczecinek. No i tradycja najważniejsza, kto zostanie, która z nich zostanie mistrzynią, a która wicemistrzynią Polski. I oto, proszę Państwa, medal srebrny, miejsce drugie wywalczyła zawodniczka z numerem 4, Beata Julia Przyborska, klub WKS Orkruszyn Krajeński. Ale tam to trochę lepiej wygląda. Ona wróciła na scenę po rocznej przerwie związanej z kontuzją kolana. No i mistrzynią Polski na rok 2013 złotą medalistką została Justyna Jednikowska z klubu Black and White Ostrowiec Świętokrzyski. Justyna była trzecia w zeszłym roku na Mistrzostwach Polski, ale jest aktualną mistrzynią Polski juniorek. No i nadal jest jeszcze juniorką. To jest pierwszy chyba złoty medal Mistrzostw Polski seniorek. Cały czas poprawia się, zarówno w programie dowolnym, jak i w kształtowaniu sylwetki, modelowaniu sylwetki. Wspólne zdjęcie zawodniczek z pucharami, medalami i dyplomami. I medalistki. A medalistki to Agata Pietrzyk, Dalszburg Szczecinek.
Beata Julia Przyborska, Krzysztof Kajeński i Justyna Jedlikowska po środku. Złota medalistka klub Legend Błagodu Zdrowie Świętokrzyskie. No i sama złota medalistka właśnie przed nami. Świetny początek sezonu. Życzymy sukcesów dalszych. Zobaczymy, co zaproponuje trener kadry, jaki skład nam już odporowy juniorek, a może seniorek. Dziękujemy Justynie Jedlikowskiej i gratulujemy.